Co sądzicie o tych naszych nagrodach? Czy jest sens organizować takie imprezy rozdania nagród? Tak jak my tu organizujemy. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. No wreszcie jakaś stacja zajmuje się takimi ciekawymi rzeczami, no kurczę. Znaczy, jest fajnie. Jest fajnie, jak są nagrody. Generalnie nagrody są w ogóle super. No. Ogólnie trzeba zaznaczyć to, że jeszcze żadna stacja, w ogóle żaden rozgłośnia radiowa i w ogóle nikt nie pokusił się o to, żeby w tym gatunku akurat zrobić jakiekolwiek plebisy, jakiekolwiek nagrody itd. Akurat tu po raz pierwszy to się dzieje, tu ma miejsce, no przecież nie można tego zjawiska przemilczeć i powiedzieć, że tego nie ma, to się nie dzieje i tak dalej. Skoro jest zainteresowanie jest. Tak, bardzo fajna sprawa i bardzo to popieramy. I dobrze jest ludziom pokazać, co jest naj i tak dalej, co zdobywa największe nagrody, popularność i tak dalej. I to jest fajna rzecz. Czyli krótko mówiąc, to jest nowa jakość na polskiej scenie TV, no bo jak to inaczej nazwać, no muzycznej. Też jak najbardziej, no bo w końcu pierwszy raz, tak jak powiedziałeś, zostaną uhonorowani muzycy tego gatunku. Zdecydowanie tak. Ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek w dziejach polskiej muzyki rozrywkowej, właśnie odkąd, powiedzmy, zaistniał ten nurt w Polsce, prawda? Taneczny. Ktokolwiek pokusił się o taką imprezę i ktokolwiek pokusił się o tego typu klasyfikację. A nawet bym powiedział, danie ludziom szansy, żeby pokazać całej Polsce, co im się tak naprawdę najbardziej podoba. No dobrze, super. Bardzo mi się podoba. Myślę, że za rok również się spotkamy. Co prawda dzisiaj jesteście gwiazdą, więc nie macie żadnych nominacji, no ale to myślę, że całokształt waszej twórczości pokazuje, że chyba nie potrzebujecie żadnej nagrody, no bo co, nagrodą jest to ilość sprzedanych chyba płyt. Nagrodą zawsze jest reakcja publiczności na naszych koncertach. To jest główna dla nas nagroda. I właśnie w tej materii byliśmy już nagradzani wielokrotnie i bardzo, bardzo dużo i satysfakcję z tego czujemy aż do dziś. I myślę, że nie potrzebne nam są statuetki, tego typu rzeczy materialne, a duchowy przekaz od ludzi. Ogólnie mentalny. Tak. Czyli to, że nas chcą dalej słuchać. Jak ludzie przychodzą na koncerty, to jest dla nas największa nagroda. O, śpiewają, tańczą, jest super. No to jest super. Czyli perfekcja, jeszcze raz perfekcja. No, dokładnie. No i o to chodzi. No, jak przypomnę sobie numer Ciao Italia sprzed 20 lat? To był... Prawie 25 już będzie chyba. Niedługo. Premiera 90, 1990. Ćwierć wieku. I jak stałem z numerem 2463 pod dyskoteką i miała wystąpić taka gwiazda Top One, to no nie powiem, że ciarki nie przechodziły mnie, dreszcze i inne emocje. I zobaczyłem was na scenie, tam jeszcze Daniel tańczył, który zrobił później solową karierę. No może tak nie do końca mu się udało, ale przy was wyglądał bardzo dobrze. To takie kocie ruchy miał, co? Ten Daniel. Ładnie tańczył. Jak na tamte czasy, to był i tak niezły zawodnik w tańcu. Mega hit wręcz. Ale co myślicie, że Ciao Italia to was tak wypromowało i zrobiło top one, number one? No wiadomo, że nie, że to nie Ciao Italia, ale głównie, bo to głównie o tej piosenki się zaczęło. To ta piosenka została hitem lata 90, przebój lata z latem 90. Od tamtej pory no, była ona gdzieś tam bardzo mocno zagarzeniona, gdzieś tam słychać było w różnych domach, na dyskotekach, w klubach i tak dalej, ale tak naprawdę to wiadomo, że przecież znacie nas z Białej Kornisia. Jak zrobić, żeby wytrwać się tyle czasu w takim składzie i nie kłócić się, czy w ogóle jakieś są próby rozniecenia ognia w waszym zespole? Bardzo prosta odpowiedź, trzeba jeść bardzo dużo szczypiorków, tak. Żeby, dużo jajek, wiesz, to jest cholera. Słyszeliście, tak, dieta. Dieta. Ogólnie dieta, tak? A tak na poważnie to po prostu trzeba się zgrać i dopasować sobie taki skład zespołu, który po prostu będzie się rozumiał praktycznie bez słów. I będzie każdemu z osobna i razem chodziło o to samo. Święte słowa. Amen. Czyli co, ogólnie szczypiorek, tak? Szczypiorek. Tak, tego się trzyma. Idziemy w zielone. Dobra. Dziękujemy serdecznie naszymi gośćmi na gali TV Disco. Była formacja. Sami widzicie, Top One. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy, cześć. Dziękujemy, cześć.